przepraszam, jeżeli tylko macie taką ochotę i potrzebujecie po prostu porannej dawki kofeiny, 6 rano, poczytajcie i się codziennie rano, że tak powiem, wystrzelcie do prawdziwego, dobrego, łaskawego, pięknego, świętego i najlepszego życia. 6 rano, prawdopodobnie kiedy to oglądacie, już dostępne. Kolejną piękną debatę. Mamy tutaj, zaraz będę przedstawiać panie, natomiast takie jest bardzo nieładne powiedzenie o kobietach, że gdzie diabeł nie może, tam wiecie, jest dalej, tak nie za pięknie o nas. I ja chciałam dzisiaj troszeczkę przeformatować to zdanie, bo jest z kolei takie inne powiedzenie, że bądź takim rodzajem człowieka, że jak budzisz się rano i stawiasz stopę na podłodze, to diabeł w piekle mówi o szkodzie. Znów wstał. Także po prostu to są przedstawicielki właśnie takiego powiedzenia, że każdego dnia, kiedy się budzą i stawiają stopę swoją na podłodze, to diabeł jest wkurzony, że właśnie one wstały i będą działały właśnie znów dobre rzeczy. Dlatego też bardzo się cieszę, że możemy poprowadzić taką, mogę poprowadzić, mam przyjemność poprowadzić taką debatę z kobietami, które nie boją się brać spraw w swoje ręce, które każdego dnia zmieniają świat, które pokazują też innym paniom, że nie trzeba się bać, że trzeba się odważyć, trzeba podjąć ryzyko czasami i od czegoś zacząć. Moimi gośćmi i państwa są pani Dorota Czechowska, która razem ze swoją siostrą założyły firmę Moja Betania. Pani Dorota też niezależnie od tego jeszcze prowadzi swoją agencję, o której też pewnie nam opowie. No też działa bardzo społecznie, także będziemy zaraz tutaj więcej o tym opowiadać. Pani Aleksandra Burdan, działaczka społeczna. Dodam, że pani Aleksandra jest Lubinianką roku 2018, tak? Także gratulujemy takiego tytułu. Pani Aleksandra też pracuje, jest dyrektor zarządzającą w firmie U Kawiarza, która też jest takim partnerem naszym przy wydawnictwa Stacji 7 przy nowej książce 6 rano ojca Adama VI. I przyznaję, że do części egzemplarzy dokładamy kawę od kawiarza. Także to jest książka, która ma pobudzić do życia i też dodatkowo jeszcze jakby komuś było za mało, to może sobie zaparzyć kawę od właśnie z firmy U Kawiarza. Dalej witamy panią Małgorzatę Dąbrowską. Pani Małgorzata jest trenerem dla relacji biznesu, coachem, mentorem, doradcą, przedsiębiorcą z 25-letnim stażem. Prowadzi kilka firm, także myślę, że tutaj właśnie też o tym doświadczeniu posłuchamy. Następnym moim gościem jest pani Dominika, uwaga, Chorosińska, znana też pod pseudonimem Figurska, ponieważ właśnie Dominika zmieniła teraz, nie, z czego się pewnie nam wytłumaczy nazwisko. Natomiast Dominika jest pewnie też znana, jest aktorką, jest również działaczką społeczną, jest od tego roku jest również samorządowcem i chciałam powiedzieć, że naszymi rękami może być również europarlamentarzystką i będziemy mieć swojego człowieka w europarlamencie, także zachęcam, kto może, kto jest z regionu, niech głosuje na Dominikę Chorosińską i uwaga, na liście będzie pod nazwiskiem Dominika Chorosińska. I gościmy panią Annę Skurzyńską. Uwaga, pani Anna Skurzyńska jest pomysłodawczynią i założycielką firmy Szumisie. Ktoś, kto ma małe dzieci i może nie ma, słyszał o misiach, które szumią. Geneza jakby stworzenia Szumisia, pewnie pani Ania nam więcej opowie, jest taka, że kiedyś się dzieciom włączało suszarkę albo odkurzacz, żeby zasypiały, a potem pani Ania wpadła na pomysł, że mogą to być szumisie. Także bardzo się cieszę. Chciałam zacząć pytanie od tego, ponieważ mówi się o tym, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu. Moja siostra też jest tu obecna, więc przyjechała z Polska. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast pani Dorota Czechowska też prowadzi firmę ze swoją siostrą. I właśnie chciałam zacząć od tego, że my często się mamy taką obawę, że od czego zacząć, prawda? Od czego zacząć taki biznes, bo boimy się, nie wiadomo, nie mamy pieniędzy, nie mamy jakiegoś takiej odwagi, żeby ruszyć z kopyta. I panie sobie tak siadłyście jako siostry we dwie i pomyślałyście jak u Raymonda, że ja nie mam nic, ty nie masz nic, to razem mamy tyle, żeby zbudować fabrykę? Czy to było jakoś inaczej?
najważniejsze, że mieliśmy Boga. Od tego się chyba zaczęła moja pytania. To jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. Mieliśmy Boga w sercach, ja i moja siostra. Prowadzę 19 lat już agencję, która reklamową, która bardzo dobrze funkcjonuje. Mamy bardzo dobrych klientów, bardzo się rozwijamy. Moja siostra jakiś czas temu mieszkała w Stanach i tam się nawróciła. Ja byłam wtedy bardzo daleko od Boga, byłam w innym świecie, ale że bardzo kochałam moją siostrę, to ją często słuchałam przez Skype'a. Jak mi powiedziała, że zakochała się w Panu Jezusie, to ja pomyślałam, że coś z nią jest nie tak. I co się stało? Po paru latach wróciła do Polski. Ja zaczęłam zmieniać swoje życie i nie wystarczyło mi, i chciałam robić coś lepszego. Poznawałam pomału Pana Jezusa, poznawałam Boga i widziałam, że w moim życiu się dzieje, że nie robię tego, co bym mogła robić też dla dobra innych. I moja siostra mówiła, chodź, będziemy robić takie rzeczy religijne, no bo to było takie bardziej dla niej. Ja też czułam to gdzieś w sercu, ale nie byłam pewna. I pojechałam z mężem do Medjugorje i tam poprosiłam kapłana, aby rozeznał, czy ja po prostu chcę mieć następny biznes, czy to jest natchnienie od Pana Boga. I dostałam takie słowo, że idź i rób to szybko. No i wróciłam z Medjugorje i powiedziałam mojej siostrze, że słuchaj, faktycznie robimy to. I to szybko. W maju było forum charyzmatyczne w Szczecinie, takie największe wydarzenie religijne. Także mieliśmy bardzo mało czasu, bo ja byłam pod koniec kwietnia w Medjugorje. I myślę, że jakby wtedy nie była podjęta ta decyzja, że mamy robić to szybko, to byśmy nigdy tego nie zrobili. Ja myślę, że jeżeli każda z Was ma jakieś natchnienia gdzieś w sercu, że chciałaby zrobić coś więcej, czy by chciała otworzyć jakiś biznes, a jesteście ludźmi wierzącymi, to myślę, że warto się zapytać Boga, czy to jest od Was, czy Pan Bóg chce tego, żebyście to robiły. Bo myślę, że te natchnienia, które mamy, są bardzo ważne, ale ważne też rozeznać to. Ja myślę, że my kobiety mamy bardzo dużo takich cech bardzo dobrych, jeżeli chodzi o to, żeby prowadzić swoje biznesy, swoje firmy, ponieważ mamy intuicję i warto się tą intuicją kierować często. Jesteśmy bardzo silne. Nam się wydaje, bo ja też myślałam, że jestem słaba, nam się wydaje, że jesteśmy słabe, ale tak gdzieś we wnętrzu mamy bardzo wielką siłę. I myślę, że warto po prostu słuchać tego serca. Jeżeli chodzi o relacje i pracę z siostrą, no to nie jest łatwa sprawa. Bo jak była daleko, no to wiadomo, tak, było prościej. Ale myślę, że jest to super, bo mamy pełne zaufanie do siebie. Nawet jak mamy różne zdanie na pewien temat, to nawet jak się tam strykamy, to jest minuta, czy tam od razu dzwonimy, Dorota, wiesz, miałaś rację, Ania, no wiesz, no faktycznie. I dzięki temu, że mamy też różne charaktery i się uczymy jedna od drugiej, to wówczas powstają fajne rzeczy naprawdę. I myślę, że to jest bardzo dużą wartością dla takiej firmy, gdzie rodzina razem to tworzy. Jeszcze muszę powiedzieć, że mamy w firmie księgową, która jest też w rodzinie, bo to jest nasza bratowa, także trzecia siostra. I to jest naprawdę bardzo duży potencjał i warto też z rodziną prowadzić interesy. Może jeśli mówimy o tych początkach, to może Aniu też powiesz o swoich początkach, jak się rozkręcała firma Szumisie. Moja siostra jeszcze nie ma dzieci, więc miałam okazję szumić, wyprodukować z siostrą.
ale zaczęło się pewnie tak jak wiele pań, tak i ja spędzałam bezsenne noce nad łóżeczkiem synka, próbując go uspokoić. Kiedy płakał z powodu kole, kiedy płakał z powodu bólu brzuszka i różnych problemów z zasypianiem. To było już prawie 10 lat temu. I w naszym przypadku niezawodnie działał sposób na suszarkę. I kiedy włączyliśmy tylko szum suszarki, synek od razu rozkładał rączki i spał. Byliśmy zachwyceni, że udało nam się taki patent znaleźć i wykorzystywaliśmy go, że tak powiem, bezustannie. I zawsze działał, nawet jak się jeździliśmy do znajomych, wieczorami spotkaliśmy się, Antoś miał iść spać, to wszyscy jakby wiedzieli, że mają mieć naszykowaną suszarkę albo odkurzacz i też zawsze tak to działało. Okazało się, że nie tylko na moje dziecko, że to nie jest jakaś czarna magia, bo dużo znajomych, wielu znajomych miało też wtedy małe dzieci i to zawsze działało tak samo. No ale ten sposób, o ile skuteczny, zaczął po jakimś czasie być uciążliwy. Dowiedzieliśmy się, że też jest dość niebezpieczny, no oprócz tego, że jakby że to jest prawda prąd i nie możemy dziecka zostawić też z włączoną suszarką, to wysusza pokój, wysusza śluzówki dziecka, dziecko choruje. Poza tym bardzo szybko okazało się, że to jest też bardzo sposób niezwykle mało ekonomiczny, bo nasze rachunki zaczęły rosnąć za prąd. No ale działało, a tu młodzi rodzice potwierdzą, że to co działa jest po prostu zawsze najlepszą metodą i jakby jej się trzymamy. Ale pewnej bezsennej nocy, kiedy usypiałam Antosia właśnie z tą suszarką, przyszło mi do głowy, tylko już trochę byłam zdesperowana. Pamiętam ten moment, bo już nawet pamiętam, w jakim szlafroku siedziałam i już byłam naprawdę zmęczona. Ja mówię sobie, kurczę, gdyby ktoś ten szum schował do jakiegoś miśka i można było tak to zostawić, tą suszarkę przy dziecku i po prostu i pójść do pokoju obok do męża i spędzić razem czas. I tak to wtedy mi przyszło do głowy. Naprawdę zupełnie nie wiem skąd. Dzisiaj jakby szumi się już mają 4 lata i jak sobie wracam do tego momentu, to naprawdę chyba niczym innym niż natchnieniem tego nie mogę nazwać, bo tamten moment zmienił tak moje życie, że ta zwykła suszarka, bo od tego się zaczęło, po prostu mnie przewróciła to, co się dzieje w moim życiu do góry nogami. I nigdy nie marzyłam, nie miałam planów ani ambicji, żeby mieć własny biznes. Też byłam dziennikarką, pisałam sobie, jakby kończyłam nauki polityczne, więc w ogóle to ja z biznesem nigdy nie chciałam mieć nic wspólnego. A przyszło samo, więc inaczej niż opatrzność tego nazwać nie mogę, a zaczęło się rzeczywiście od suszarki. Wy sprzedajecie w tej chwili szumi się już na całym świecie, prawda? Możesz powiedzieć coś, bo to się no, w głowie się nie mieści, bo jak ja zobaczyłam na stronie waszej mapę świata, gdzie są sprzedawane szumi się, to jak ty to zrobiłaś, że to się sprzedaje? Powiem szczerze, że żeby widać, że naprawdę w głowie nie mieści. Ja naprawdę, tak jak mówię, zupełnie szczerze, jakby nigdy sobie tego nie wyobrażałam, że od tego pomysłu zwykłego suszarki, że to się w ogóle sprawdzi, że to, że można tak schować ten szum i to będzie działało, to kiedy zaczęliśmy sprzedawać, okazało się, że to rzeczywiście działa. I to fajnie, mamy mówią, że działa, ale to, jak się to potem zaczęło rozwijać i jaką mam jakby wielką satysfakcję i radość z tego, że to poszło dalej, znaczy, że mamy sobie polecają, że to nie stało się jakimś chwilowym gadżetem, tylko że to naprawdę działa. I to, a każdego dnia mam chyba największą z tego, kiedy siadam sobie wieczorami i przeglądam te social media, Facebooka i my naprawdę codziennie dostajemy zdjęcia rodziców, którzy na przykład wysyłają nam już 12 miesięcy z szumisiem i jest coś takiego, że od urodzenia dziecko co miesiąc tego dnia urodzin fotografują na przykład z naszym misiem i w ten sposób tworzą jego album roku życia, 2 lat życia. No to jest naprawdę, to naprawdę jest coś więcej niż biznes. Znaczy biznes to jest dlatego, że to jest moja praca, ale to, co się dzieje wokół, to naprawdę nie przerasta i możliwości i kompetencje i to, co się dzieje, ja naprawdę przypisuję jakby woli Pana Boga. A sprzedajemy mi się obecnie w 30 krajach i ponad 600 tysięcy dzieci śpi już przy naszych misiach, więc to naprawdę zaczęło się od suszarki, no więc to nie jest ludzkie działanie. No właśnie to się potwierdza w każdym przypadku. A Pani Małgorzato, ja chciałam zapytać, bo Pani też jakby zajmuje się szkoleniem kobiet, tak? W zakresie jak właśnie zacząć, jak rozkręcić swój biznes. Pani Małgorzata też prowadzi taki biznes, który się nazywa Boski Biznes, więc cały czas się w tej sferze takiej bardzo duchowej też poruszamy. Co Pani mówi takim kobietom, jak zacząć po prostu? Przede wszystkim zachęcam jednak, żeby przyszły na nasze spotkania Boski Biznes, żeby zobaczyły, że nie są same, bo na początku to jest takie uczucie, że mało jest kobiet, tak mówiących o biznesie, no, że matki owszem, że nie gdzieś tam społecznie działają, a tak w biznesie, że jest mniej. I ja też mam takie doświadczenie, że kiedy przychodziłam do klubu biznesu, często byłam pierwszą kobietą, która przychodziła jakoś tak się dowiedzieć i zobaczyć, jak to jest. I kiedy przychodziłam na spotkania networkingowe, to też tych kobiet parę lat temu było bardzo mało.
Więc mnie się w którymś momencie zamarzyło, żeby zrobić takie środowisko kobiet, gdzie kobiety zobaczą, nie będą miały takiego momentu zawahania, jak przychodziły do klubu biznesu, czy też do spotkania networkingowe, że weszłam, popatrzyłam i więcej nie przyszłam, tak? No bo sami mężczyźni i czuły się niekomfortowo. I ja zaczęłam sobie marzyć, Panie Boże, jakby tak było takie miejsce, gdzie mogą kobiety przyjść i poczuć się chciane, ważne. Mężczyźni mają ten dar od Pana Boga, że inaczej się mówi, że no taki jestem świetny, no ja robię biznes i w ogóle, tak? A my to tak trochę dłużej do tego dojrzewamy, ale jak już dojrzewamy, to dojrzewamy. Więc chciałam stworzyć takie środowisko. Zaczęłam najpierw w klubie biznesu lobbować, żeby robić takie spotkania dla kobiet i one były raz w roku na początku. A potem ja odeszłam jeszcze z korporacji, bo mam 21 lat związana z korporacją jako trener, menadżer i tak dalej, więc tam się dużo nauczyłam. Sama prowadzę działalność gospodarczą od zawsze, ale miałam też taki etap, że jeszcze byłam związana z korporacją i nagle przychodzi taka myśl i to wynikało z tego, o czym powiedziała siostra Pudełko, że Pan Bóg dotyka tych naszych najtrudniejszych obszarów i z nich robi dzieło. I tak naprawdę to się od tego zaczęło. Ja przeszłam bardzo, bardzo kryzys mój małżeński. Ja mam 4 dzieci, jest tu ze mną moja córa, która ze mną robi boski biznes, więc też rodzinnie, jak najbardziej. Ale ja przeszłam wielką no, tragedię osobistą, że miało być cudownie, chciałam być najcudowniejszą żoną, mamą, dom, ogród i w ogóle będziemy działać i dla Pana Boga i w ogóle. I nagle się wszystko rozsypało. Mój mąż tak bardzo poszedł w pracę, że no, zapomniał o rodzinie, o tym, że jest mężem, o tym, że jest ojcem. Czekam. Pan Bóg ma swoje cuda, więc ja na nie czekam. Niemniej jednak ja będąc w tym kryzysie bardzo szukałam wsparcia, pomocy, miejsca, gdzie będę widziała też kobiety, które chcą działać, są przedsiębiorcze i po Bożemu rozwiązywać problemy, bo ja wielokrotnie słyszałam, znajdę kogoś. Więc mówię, Panie Boże, no nie wiem, no to rób Ty coś z tym, co chcesz. Przeszłam ten mój kryzys bardzo i w którymś momencie dojrzałam, no to ja będę robić też takie warsztaty dla kobiet przedsiębiorczych, dla kobiet ze środowiska biznesowego, menedżerek i tak dalej. I zaczęłam robić warsztaty Złamane, ale nie bezsilne. I w tym samym czasie, ponieważ dziewczyny do mnie wracały, a zrobiłam się tak regularnie takie spotkania dla kobiet. Jeszcze nie było, że tak po Bożemu, tak? I ja tak siadam z Niną i mówię, wiesz, ale jak mamy robić, to ja już nie mam czasu, żeby nie głosić Chrystusa, to trzeba robić biznes po Bożemu i zapraszać na taki networking po Bożemu, bo nie będziemy promować feministycznych haseł, takich środowisk jest dużo, tak? I Nina miała ogromne wątpliwości, czy to jest w ogóle dobry pomysł. A ja mówię, robimy. Pierwsze spotkanie odbyło się na zasadzie Małe Forum Kobiet Przedsiębiorczych i siedziałyśmy, ja się modliłam, prosiłam, mówię, Panie Boże, to jak ten biznes ma być? Babski, no nie, babski to nieładnie, kobiecy, no ten nasz pilka, wiecie, już dużo jest takich różnych. Ja mówię, to nie będzie boski. I takie potem zaczęły się pytania, taki boski, bo boskie jesteśmy, takie, no wiecie, bogowie z, tam, no, z Grecji i tak dalej, czy taki boski, bo Bóg. Mówię, boski, bo Bóg. Tak, ale super. I takie przede wszystkim świadectwa też dostawała Nina, która miała wątpliwości. Ja nie miałam wątpliwości. I teraz, jak widzę, te moje dziewczyny, te moje boskie, jak one rosną, jak robią biznesy, zakładają nowe firmy, jak rośniemy, nowe projekty, no chwała Panu, to już nie jest też biznes, tylko to już jest takie naprawdę działanie, umocnienie i naprawdę dzieją się wielkie rzeczy, no i chwała Panu. Jest właśnie ciekawe to, że po prostu my jednak jako kobiety potrafimy się czasami pomyśleć o sobie, no bo jest to też, się mówi, że kobieta kobiecie kobietą, ale właśnie potrafimy się jakoś unieść czasami ponad to i pomóc. Ty, Dominiko, też masz takie bardzo ciekawe hasło do tego Europarlamentu związane z kobietami, hashtag. Też masz taki plan, żeby jednak troszeczkę właśnie w stronę taką kobiecą, w taką mądrą, feministyczną stronę, powiedziałabym właśnie opartą na Panu Bogu iść trochę, prawda? Tak, jeden z tych hashtagów, jeżeli już tak mówimy, to jest każda ważna. To znaczy uważam, że ja wiele spotykam się z kobietami, sama jestem kobietą stuprocentową i wiem z własnego jak gdyby doświadczenia, że my cały czas potrzebujemy
takiego wsparcia, właśnie takiego przejrzenia się też w oczach drugiej osoby, często to kobieta, często mąż, różnie to bywa, ale żeby usłyszeć to, słuchaj, ty dasz radę. I naprawdę w swoim życiu przekonałam się, że wielokrotnie właśnie ta kobieta podała mnie rękę, czyli była kobieta kobiecie kobietą. I że są takie tematy, w których my naprawdę rozumiemy się najlepiej i nic nie zastąpi tak zwanej babskiej randki. To już też zostało zorganizowane. Jest uczestniczka. Jest taki moment, też rozmawiałyśmy jakiś czas temu o tym 40+. Prawda, że jest taki moment po 40 i co się wtedy dzieje? I wtedy jest pięknie, bo kobieta zaczyna doceniać samą siebie, zadawać sobie fundamentalne pytania, na które odpowiada, kim jestem, dokąd zmierzam. I zaczyna być świadoma siebie i często też dochodzi do pewnych zmian w życiu, że przez cały czas pracowałam, ale ta praca nie dawała mi satysfakcji, to było może albo nie moje, albo był to wybór sprzed 20 lat, który może jest już kompletnie nieaktualny, więc co mogę zrobić, żeby robić to, co kocham, mieć z tego pieniądze. I też myślę, że ten wiek powoduje to doświadczenie, że też podejście do pieniądza jest inne. Na przykład dla mnie wielkim odkryciem było to, kiedy sobie powiedziałam, że te pieniądze nie są moje. Po prostu ja je dostaję. Ja jestem takim zarządcą i mam 5 dzieci, rodzinę i to jest dla mnie taki mój najważniejszy biznes. Biznes to jest sprawa, z której możemy wyciągnąć największe zyski. Więc ja inwestuję w rodzinę, bo wydaje mi się, że z tego mogę wyciągnąć największe zyski. Czyli tak bardzo egoistycznie podchodzę do sprawy. Tak, jako inwestycja, 5 Mercedesów, 5 dzieci, 5 Mercedesów i to uważam, że to jest dużo lepsza sprawa, dlatego że Mercedes to może za rogiem po prostu rozbić się i kasacja, a te dzieci, rodzina w ogóle daje coś dużo większego. Ja pochodzę z takiego domu, gdzie były u mnie kobiety właśnie bizneswoman. Moja babcia była handlowcem roku. Ale ja już jestem dużo mądrzejsza, bo patrzyłam i co się stało? Babcia rzeczywiście dorobiła się wielkich pieniędzy i na koniec życia wszystko straciła. I była taka jakaś prawidłowość w mojej rodzinie, że dochodziło się do jakiegoś majątku i ten majątek w jakiś sposób był stracony. I ja tak spoglądałam na te życiorysy kobiet w mojej rodzinie i tam jednak brakowało tego Boga. Po prostu to było zbyt duże przywiązanie do, być może do pieniądza. I teraz mój mąż się śmieje, że ja właśnie taka jestem hojna, rozdaję, to nie moje pieniądze, ale po prostu te pieniądze, ja nie wiem skąd one tam są, po prostu mam takie czarodziejskie konto, z którego wybieram, a tam są wciąż. Ale jak gdyby one są dla innych, tak? Czy dla dzieci owszem, ale też dla, wiadomo, dla ludzi. I to jest piękne, właśnie to jest dla mnie taki biznes życia, działać dla innych, no i są wtedy niesamowite owoce tego. No ja właśnie tutaj bardzo płynnie przeszłyśmy do pani Aleksandry, dlatego że pani Aleksandra taką akcję uruchomiła w Lublinie, tak, Uwolnij Ciucha, która po prostu akcja, która miała na celu właśnie zbiórkę pieniędzy dla dzieci. I pani jest jakby autorką nie tylko jednej tej akcji, tylko wielu innych, prawda? Czyli można jakby wpaść na pomysł i zacząć robić coś w jakiejś takiej nawet większej lub mniejszej społeczności, coś dla innych, prawda? Jakby pani opowiedziała o tej akcji. Tak, to prawda. Jestem współorganizatorką 2 akcji, Uwolnić Ciucha oraz akcji w ramach Kotek Marysi. Jest to akcja, podczas której, zresztą od Kotka Marysi, bo w zasadzie od tej akcji wszystko się zaczęło. Zaczęło się od tego, że córka mojego przyjaciela zachorowała na raka mózgu. Musieliśmy bardzo szybko zgromadzić środki potrzebne do jej leczenia w Rzymie, bardzo drogiego leczenia. I nagle okazało się, że wokół nas pojawiały się instytucje, pojawiały się osoby, które chciały się zaangażować, chciały pomóc, ale nie za bardzo wiedziały jak. Ponieważ przychodzili do nas ludzie z przeróżnymi talentami, muzycy, kucharze, artyści, którzy mówili, że mogę się podzielić tym, co potrafię. W związku z tym zaczęliśmy organizować różnego rodzaju akcje, chociażby takie
duży koncert na ponad 400 osób w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, czy kiermasze talentów, kiermasze książek, ponieważ też pojawiła się osoba, która nam bardzo dużo tych książek przekazała. I ta fala dobra, która promieniowała ze wszystkich ludzi, przyczyniła się do tego, że faktycznie te środki udało nam się w końcu bardzo szybko zgromadzić. Tak naprawdę niecałe około 24 godziny potrzebowaliśmy, żeby zebrać prawie 500 000. I Marysia, ta nasza dzielna wojowniczka, stała się naszą inspiracją też do innych akcji. Wtedy z przyjaciółkami wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować też dla niej coś, co nam chodziło po głowie od jakiegoś czasu, akcję Uwolnić Ucha, z której dochód też przekazałyśmy właśnie na nią. Akcja polega na tym, że drogie panie, jak wiecie, szafy nam się często przelewają, prawda? Jest tam bardzo dużo ubrań, których nie używamy. Kupujemy czasem w Amoku rzeczy, bo widzimy o minus 50% wyprzedaż. No i mamy tego po prostu za dużo. My też promujemy świadome podejście do zakupów. Z uwagi też na to, jak bardzo szkodliwy jest przemysł odzieżowy. Jest to drugi najbardziej szkodliwy przemysł na świecie, do typu naftowym. To jest naprawdę przerażające, ilość odpadów. To, że każda z nas kilkadziesiąt kilogramów ubrań wyrzuca w ciągu roku. A te ubrania mogą służyć dobremu celowi. Więc podczas akcji Uwolnić Ucha przez kilka dni możemy te ubrania gromadzić w jednym miejscu. Potem spotykamy się z dziewczynami na dzień przed finałem akcji i te ciuchy po prostu segregujemy, wieszamy na wieszaki. Ostatnio było to 1,5 tony ubrań, więc miałyśmy pracy przed na wiele godzin. No i finał akcji polega na tym, że te ubrania przygarniamy i dobrowolną ofiarę do puszki wrzucamy. Już były dwie edycje. Jedna dla właśnie Marysi Szązak, druga dla Alicji Mazurek. Też w Lublinie jest taka bardzo też znana akcja Wstawaj Alicja. Też pomagamy dziewczynie, która jest w śpiączce, która teraz przybywa w Krakowie. Wymaga też bardzo skomplikowanej rehabilitacji. Ja tak sobie myślę właśnie, bo chodzi nam o to, żeby po prostu jak pracujemy na różnych tych materiach naszych, żeby po prostu, mam takie wrażenie, że czasami jest tak, że trzeba od czegoś zacząć, żeby nam się chciało, prawda? Że jest taki problem, zwłaszcza mi się wydaje, że w tym nowym pokoleniu, że nie ma takiego jakiegoś bodźca właśnie dążenia, bo nawet jeśli dążymy do jakichś tam osiągnięć materialnych, to jednak właśnie, żeby zarządzać, tak jak powiedziałaś to Dominiko, tymi pieniędzmi, no po to się staramy pracować, żeby zarządzać. I właśnie chodzi, żeby takie przesłanie dać, żeby nam się chciało, i żebyście Pani powiedziały, co zrobić, żeby nam się chciało. I też chciałam zapytać, tak po kolei może teraz już odpowiemy, czy, bo na przykład Steve Jobs uważał, że przedsiębiorca, któremu coś wychodzi od tego, komu nie wychodzi, wyróżnia go to, że on jest po prostu uparty. Czy wy właśnie macie, jak potrzebny jest upór i taka pracowitość? Czy wy dużo pracujecie, jakbyście powiedziały o tym? Ja myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby robić pewne rzeczy z miłości i żeby one były prawdziwe i były w sercu u nas takie, no, prawdziwe. Tak jak święty Maksymilian Kolbe powiedział, tylko miłość jest kreatywna. I ta miłość daje nam tą siłę i tą chęć do pracy. No, na pewno każda z nas bardzo dużo wysiłku daje od siebie, tak myślę, i pracy, ale w momencie, kiedy mamy tą miłość w sercu do tego, co robimy, to też nam daje dużo satysfakcji i myślę, że to jest takim kołem napędowym wszystkiego. Święty Ignacy powiedział takie fantastyczne zdanie, żeby modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działać tak, jakby zależało od nas. I to jest klucz chyba, wydaje mi się, prowadzenia boskiego biznesu. Po pierwsze... Tak? To nie widziałam. Fantastycznie. No właśnie. Po pierwsze, konsultacje swoich pomysłów z Panem Bogiem. To jest niezwykle ważne, żeby nie wpakować się w krzaki po prostu. A po drugie działanie, nie poddawanie się.
To jest najważniejsze. I plus równowaga. To też chciałam też podkreślić, żeby zachować taki piękny balans w życiu pomiędzy pracą, pomiędzy rodziną, rozwojem duchowym, żeby znaleźć to wszystko czas, też na działalność społeczną. Żeby to było takie harmonijne. Po prostu. No właśnie, ale co zrobić, że budzę się, otwieram oczy i sobie myślę, o ja na kolejny dzień, czy budzę się, otwieram oczy i mówię, wow, mam znów nowy dzień, mogę coś zrobić. Co zrobić, żeby właśnie wybrać tę drugą wersję? Na pewno po pierwsze to powiedzieć, chcę mieć to wow, tak? Więc myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby tą hierarchię sobie i wartości poukładać przede wszystkim. Bo jak wiemy, dlaczego coś chcemy zrobić, to znajdziemy sposób jak. Mnie zawsze towarzyszy, to na warsztatach wychodzi, to przeczytałam też w książce, wszystko zostało wam powierzone. A propos, portfel nawraca się ostatni, to już jest stwierdzone. Zawsze tak jest. Więc rzeczywiście, jeżeli mamy poukładane po kolei Pan Bóg, małżonek, dzieci, praca, działalność społeczna i dopiero odpoczynek, to teraz zobaczcie Państwo, jaką my mamy sytuację w naszym społeczeństwie, w naszym życiu, w dzisiejszych czasach. Tak naprawdę, no tak, do góry nogami często mamy. Więc to jest pierwsza rzecz. No a druga rzecz, jak ludzie myślą o biznesie, ale są niecierpliwi, tak? I ja mówię zawsze, ta liczba 3, Trójca Przenajświętszej, w ogóle 3 to jest taki probierz. 3 lata też trzeba się w biznesie popróbować, czy w zawodzie, żeby się sprawdzić. My chcemy mieć wszystko natychmiast, że dzisiaj zamówiłam, jutro przyjdzie, tak? Bo takie mamy przyzwyczajenie jako społeczeństwo. I to jest pułapka. Młodych, starych, wielu ludzi jest to pułapka. Wytrwałość na pewno, trzymanie się Pana Boga na pewno. Ile razy za cokolwiek się zabierałam, ale właśnie oddawałam to Panu Bogu, no to zawsze to pokazywało, że nagle się otwierały takie drzwi, takie okna, które się nie miały otworzyć. Więc to jest coś niesamowitego. A jeśli jeszcze na to nałożymy dbałość o 4 obszary, bo dla mnie jesteśmy 4-wymiarowi, czyli jest duchowość, jest ciało, jest jeszcze serce, czyli relacje z ludźmi i jest jeszcze umysł. I teraz jeśli zaprzęgniemy do pracy codziennie rano te wszystkie 4 obszary, to szczęście i sukces jest murowany. I jak obserwuję siebie, innych ludzi, konsekrowane osoby, to jak nie zaprzątniemy tych 4 obszarów, to zawsze coś kuleje. A jak jest pełnia, to jest pełnia i nawet portfel się nawróci. Dominiko, zaprzęgasz 4 obszary codziennie rano? Nawet o tym nie wiedziałam, ale teraz będę na to zwracała uwagę. Ja tylko jedno mi przyszła taka refleksja do głowy, tak biznes po kobiecemu, bo my z mężem oboje uprawiamy zawód wolny i to jest taka sinusoida, raz jest lepiej, raz jest gorzej. I przy tej hierarchii, którą sobie ustaliliśmy, Bóg, rodzina, czyli małżeństwo, dzieci, i dopiero później praca, to ja mam takie podejście, mój mąż bardzo często pracuje poza domem, wyjeżdża z Warszawy i taką prawie stałą pracę dostał we Wrocławiu. No i rzeczywiście trochę go nie było, ale to było wiadome, że jest to pewien okres czasu i potem mąż wraca do domu, ale to było dość uciążliwe, więc ja mówię, słuchaj, rzucaj tę pracę, wracaj do domu. I to jest biznes po kobiecemu, prawda, bo hierarchia po prostu do rodziny, mąż, ojciec potrzebny tu i teraz w domu i ja z taką dużą determinacją o tym mówiłam i mąż być może szczęśliwie skonsultował się z jakimś mężczyzną. Mówi, spokojnie, niech ona tak mówi, a ty przepracuj te 3 miesiące i wróć do domu. No i na szczęście no, nic się nie stało, rodzina przeżyła, mąż przepracował, więc czasami tak nie wiem, czy do końca mogę mieć do siebie zaufanie. Ale wracając do twojego pytania, znaczy nie, może jeszcze tylko się wytłumaczę, że ja miałam w sobie taką wiarę, że gdyby mąż rzucił tę pracę, to na pewno dostałby dużo lepszą tutaj w Warszawie i pewnie tak by było. Więc to tak na marginesie. Ale mam jeszcze takie, może to jest niepoprawne. Co zrobić, żeby nam się chciało? Zresztą albo w weselu u Wyspiańskiego jest takie, żeby nam się chciało chcieć. I czasami zwierzyłam się takiej mojej koleżance, mówię, no jak mi się nie chce, no bo uczciwie powiem, no są takie dni, że po prostu się nie chce.
nic się nie chce. I na przykład zagrać spektakl albo wykonać te wszystkie obowiązki. Ja mówię, ale mi się nie chce, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Ja mówię, no i co wtedy zrobić? Co jest lekarstwem na to, że mi się nie chce? Koleżanka odpowiedziała krótko, mająca 5 dzieci. Bieda. I rzeczywiście jest taki lęk, że po prostu matka 5, ojciec 5, i kurczę, no przecież za chwilę tego chleba może zabraknąć. Więc od razu się zaprzęgam do pracy, 4 obszary i koniec. Ale 3 lata cierpliwości. 3 lata cierpliwości. Tak, ale i też ważne jest właśnie to, o czym pani wspomniała, higiena pracy. Praca, można tam pracować na 100%, ale wraca się do domu i trzeba być w domu też na 100%. Ten odpoczynek to jest część pracy i też trzeba o tym pamiętać, żeby się nie zakatować, bo to wtedy ma krótkie nogi, brzydko mówiąc. Powiedziała Dominika Chorosińska, która przedwczoraj do radia powiedziała do synka: ojej, zapomniałam jechać do radia, doczytaj sobie bajeczkę sam. Aniu, czy ty byłaś cierpliwa przez 3 lata, bo twój biznes ma 4 lata, odnosi sukcesy, czy rzeczywiście trzeba było czekać na te 3 lata i jak się właśnie mobilizowałaś? Czekać to musiały właśnie chyba trochę moje dzieci na mnie. Znaczy, wracając do tematu, to tego, co mówiła tutaj pani, rzeczywiście początki w biznesie są takie, może inaczej. Ja chciałam, jak już wpadłam na ten pomysł i urodziłam drugie dziecko i musiałam wracać do pracy, to sobie pomyślałam, że może ja jednak zrealizuję ten pomysł, bo wtedy będę miała w ogóle więcej czasu dla dzieci. To jest w ogóle super opcja, bo jak będę miała swój biznes, to mama będę decydowała, czy mogę iść do lekarza, a nie pojadę do pracy, nie muszę nic robić, tutaj posprzątam w domu. I wydawało się, to był dla mnie taki trochę sposób, marzenie na to, żeby mieć więcej czasu dla dzieci. Po czym jak się zaczęło, pracowałam jeszcze na etacie, po czym jak się zaczęło i ruszyło i chodziłam na właśnie spotkania z mądrymi osobami, które mówiły, że trzeba być cierpliwym, że 2 lata, to ja naprawdę dopiero wtedy zrozumiałam, bo do tej pory rozumiem, że biznes to jest naprawdę 24 godziny na dobę i nie mam już tego komfortu, że o 15 wyłączam komputer i naprawdę mnie już nic nie obchodzi, ale tego dystansu trzeba się po prostu nauczyć. I rzeczywiście te 2 lata, w moim przypadku, no to te pierwsze 2 lata były takie ciężkie, wydaje mi się, że dla dzieci, aczkolwiek od początku starałam się ten, jakby tutaj tą hierarchię zachować, ale były takie sytuacje, kiedy ja właśnie wychodziłam z pracy, pędziłam po dzieci i w szatni, ubierając córkę, trzymałam telefon, a ona jak mi dzwoniła, to mówiła: mama, błagam, tylko nie rozmawiaj. I naprawdę tak trochę było, ale od początku miałam, ustawiałam sobie taki priorytet, że to jest po to, żeby te, znaczy, że oni są naprawdę dla mnie najważniejsi i kiedy to już to pierwsze szaleństwo minie, to obiecuję sobie, że już od tej 15 nie odbieram. I teraz już 4 rok zaraz minie prowadzenia firmy i ustaliłam od początku z moim wspólnikiem już dawno, odkąd otworzyliśmy biuro w Warszawie. Moi pracownicy też wiedzą, że ja o 14:30 z biura wychodzę, bo o 15 odbieram 3 córeczkę ze żłobka i to jest po prostu świętość. I spotkania są ustawione tylko do 13, żebym miał 14:30 mogła wyjść. I uważam, że teraz jest już okej. A wracając do tego, co zrobić, żeby nam się chciało, to często już nie powtarzam tego wszystkiego, co pani powiedziała, bo to bardzo mądre słowa, ja się z nimi zgadzam, ale czasami mam takie doświadczenie, spotykając się z młodymi mamami, dziewczynami, które swoje biznesy otwierają, że czasami nam się nie chce, bo nie wierzymy w siebie. I my byśmy bardzo chciały i wydaje mi się, że nam się, że mamy dobry pomysł i chcemy dużo rzeczy zmienić, ale nam się chcemy, ale nam się nie możemy, bo w siebie nie wierzymy. I takie inicjatywy jak pani, to jest naprawdę w dzisiejszych czasach dla kobiet nie do przecenienia. Sama brałam udział w jednej takiej grupie wsparcia dla kobiet zaczynających biznes i mam tylko z tego początku taką fajną anegdotę i już skończę, że pamiętam, że mąż mi zawsze tłumaczył, że ja jestem najbardziej niezorganizowanym człowiekiem na świecie, że wszędzie się spóźniam, zawsze wszystkim zapominam, rachunki płacę na ostatnią chwilę albo jak już nam pan przychodzi odłączać ten prąd, to proszę go, żeby jeszcze dał mi szansę jeden dzień. I poszłam na takie spotkanie właśnie, kiedy zaczynałam z szumisiami. I mieliśmy właśnie z mentorką spotkanie i pani mówiła, które z państwa niezorganizowane, jakie panie mają wady. Ja pierwszą osobę podniosłam rękę, mówię, że jestem bardzo niezorganizowana. Na to całe 40 tam było dziewczyn, zaczęło krzyczeć: Ania, przecież ty masz wtedy jeszcze 2 dzieci, prowadzisz biznes, za chwilę zaczynasz z misiami, ogarniasz to wszystko, ogarniasz dom sama i ty mówisz, że jesteś niezorganizowana. I w ogóle ja tak posłuchałam, kurczę, że wszystkie dziewczyny, i to nie, że ja sobie tak samo mówiłam, tylko one wszystkie mi mówią. I wróciłam do domu i mąż mi to, no jak tam było na tych twoich warsztatach? Ja mówię, wiesz co, kochanie, już mi nigdy nie powiesz, że jestem niezorganizowana.
I to naprawdę dodaje takiej ogromnej wiary. Żaden mężczyzna, przepraszam panów, nie da, wydaje mi się, takiego wsparcia kobiecie jak inne kobiety, które w nią wierzą i nie są właśnie kobieta wielkim, tylko człowiekiem i ogromnym wsparciem. I ja tego doświadczam od początku mojego biznesu. No, bo my chyba tak możemy, nie ma dużo panów, więc nas nie pobiją. Zresztą ja mam 3 semestry judo, więc jakby coś to tamten. W każdym razie my jesteśmy po prostu wielowątkowe, prawda? Tutaj siostra Ania Pudełko jeszcze ciągle to obecna, jest właśnie psychopedagogiem. My dużo sobie o tym rozmawiamy, o tej właśnie wielowątkowości kobiet, prawda? No już nie będę mówić, jak o mężczyznach się mówi, co potrafią tylko robić dwie czynności na raz, znaczy, bo to nie jest. Panowie w biznesie, to jest też w ogóle ciekawe, bo ja mam doświadczenie, dlaczego tak się zaczęłam zastanawiać. Mamy różne konkursy biznesowe, my też bierzemy w nich udział, tam są zawsze panowie w tych nagrodzonych, zawsze panowie. I tak jak obserwuję tych panów w biznesie, to jest tak rzeczywiście, że jak oni prowadzą biznes, to już po prostu prowadzą biznes, oni już w ogóle nic więcej nie robią. I są świetnie zorganizowani, świetnie, bo prowadzą biznes. A ja, że milion wątków prowadzimy inny, to już jest inna sprawa. Ja jeszcze naprawdę króciutko taką, uważam, że bardzo dużo mówiąc o panach i o paniach. Dajmy się na nich. Anegdotę. Braliśmy kiedyś udział w takim naprawdę ważnym biznesowym konkursie. Przeszliśmy do drugiego etapu i drugi etap to była rozmowa już z panami w jury. Tam było około 20 panów, wszystkich laureatów tego prestiżowego konkursu. Ja wtedy miałam kilkumiesięczną córeczkę, którą karmiłam na żądanie, więc na to ważne dla nas spotkanie przyszedł mój wspólnik i ja z córeczką, więc od rana cała organizacja, żeby ją nakarmić. Przed spotkaniem samym tu była malowana, tu coś robione, ja ją karmiłam, żeby jej jeszcze się beknęło, żeby wszystko było, i wchodzę na to spotkanie z masą tu maskotek wszystkiego, żeby jakby nie sprawiła kłopotu, i byłam po prostu i odpowiadałam na te pytania dotyczące tam jakichś przychodów, tego sposobów, opowiadam tu cały czas jedną ręką, tu ją wyjmuję, jak widzę, że zaraz będzie płakała. No i wyszłam ze spotkania taka szczęśliwa, podziękowałam Panu Bogu, bo mój Boże, że się udało, że w ogóle ja z nią wytrwałam tam, po czym jestem na rozdaniu nagród tego konkursu. Udało nam się wygrać ten konkurs, ale jestem na rozdaniu nagród, podchodzi do mnie przewodniczący, jeżeli mówi, no gratuluję serdecznie, naprawdę super, tylko ten patent na dziecko to słabe było. I powiem wam szczerze, że tak jak była, naprawdę byłam w szoku, bo to, że nam się wydaje, że my jesteśmy mega ogarniaczkami, bierzemy to na klatę, to ja słyszę od Pana, że to był, że no owszem, daliśmy wam nagrodę, ale słabe by to było. No, to przykre trochę. No, to doszliśmy właśnie do tej jakby takiej stricte kobiecej. Jeden pan, ale dużo mi to dało do myślenia, powiem szczerze, naprawdę dużo. No ale jakby spotyka się też panów, ja właśnie też spotkałam w swojej karierze, nie wiem, jeszcze jak pracowałam właśnie w korporacji też, że jakby właśnie to, że miałam wtedy troje dzieci, to właśnie dlatego mnie wybrali do pewnego projektu, bo to świadczyło o tym, że skoro pracuję i mam troje dzieci, to jakoś tam sobie radzę z tym wszystkim, więc ogarnę ten projekt. Więc no niewątpliwie my jakby ta wielowątkowość pomaga nam, że też kiedyś właśnie widziałam taką rozmowę z Anną Jurksztowicz i ona powiedziała, że ona kiedyś no tak wycofała się trochę z kariery, ponieważ właśnie chciała postawić na męża i ona zajęła się domem i mówi, no i ja tak sobie odpoczęłam w tym czasie. No i się okazało, że w tym czasie skończyła studia prawnicze, nauczyła się jeździć konno, zrobiła 3 kursy właśnie jakieś językowe, no i tak sobie siedziałam w domu i odpoczywałam, a on pracował i robił karierę, tak właśnie to opowiadała. Ja teraz chciałam właśnie oddać głos troszkę publiczności, bo już zbliżamy się do końca. Jeśli macie panie jakieś, czy panowie też jakieś pytania, to serdecznie zapraszam właśnie o taką przedsiębiorczość. Może ktoś ma jakiś pomysł i chciałby zacząć. Jak są jakieś pytania, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Ja podejdę z mikrofonem wtedy. Już myślałam, że nasz operator się zgłasza do pytania, a trochę się boję, bo tutaj Krzysiu jakby wstał, to byśmy mogły być przerażone. Jakby chciał się zacząć z nami kłócić. Pani ma pytanie, tak? Już podejdę. Ja już panią zadałam to pytanie, gdzie panie są zrzeszone? Bo ja jestem współzałożycielką Międzynarodowego Forum Kobiet, które się potem składało z samych bizneswoman, a nas naukowców, literatów trochę na bok, bo bizneswoman zwyciężały, bo w górę szły, prawda? I teraz spotykam i przyszłam tu, żeby się z tymi paniami spotkać. I widzę zupełnie inne panie, równie fajne, a może i lepsze, z sukcesami. Ale czy panie są gdzieś zintegrowane? Bo ja całe życie, przynajmniej dorosłe, klub kobiet twórczych,
prowadziłam i wiem, że kobiety są świetne, kiedy są zintegrowane, a panie? My jesteśmy zintegrowane we wspólnocie Kościoła. Katolickiego. Tak wyszło. Ja przy okazji zaproszę, taka prywata stacjowa trochę, stacji 7, bo my prowadzimy taką społeczność na Facebooku Kobieta Nieziemskich Obyczajów. I bardzo serdecznie, to jest jakiś rodzaj zrzeszenia, który tam mamy i na pewno właśnie takie tworzą się wspólnoty większe i mniejsze i myślę, że pani Małgorzata może coś powiedzieć, bo pani też takie społeczności właśnie kobiece prowadzi. No więc ja Boski Biznes zapraszam, jesteśmy w 6 miastach, Warszawa nas cały czas zaprasza, więc nie wiem, Panie Boże, nie będzie po Twojemu. Jesteśmy w Lublinie, zapraszam, jesteśmy w Katowicach, w Krakowie, w Dębicy, w Rzeszowie, w Mielcu, Nowy Targ też nas ciągnie, więc zobaczymy. Dajemy też statuetki Prawdziwie Boska, czyli dziewczynom, które naprawdę nad sobą pracowały, włożyły w to pieniądze i czas, dajemy statuetkę, żeby je docenić właśnie w tych wartościach, bo prowadzić biznes po Bożemu, to znaczy zgodnie z prawdą i zgodnie z przepisami, to wszyscy Państwo wiecie, jak jest trudno, jak czasem się trzeba nakombinować, jak to zrobić, żeby wszystkie obszary zadowolić, żeby pracownik dostał dobrą pensję, żeby klient dostał dobrą cenę. Więc to jest ogromne wyzwanie i tym bardziej trzeba nam o tym mówić i tym bardziej mówić o tych wartościach i tym bardziej dobrze, że Dominika startuje, to mam nadzieję, że też będziesz pro kobieco działać, bo jest tak trochę z biznesem. Ja jestem trochę starsza od dziewczyn tutaj, więc ja to widzę, że w świecie biznesu dominują panowie, ale te trzydziestki są naprawdę super przedsiębiorcze i zapraszam wszystkie na Boski Biznes i na wszystkie możliwe spotkania po Bożemu. Piękne, dobre, mądre i nieziemsko przedsiębiorcze, tak się nazywa nasza debata. Ja jeszcze teraz tylko przypomnę krótko, ponieważ mamy, każda pani z pań coś robi, więc skorzystajmy z tego, żeby tutaj to ogłosić jeszcze raz, tak podsumowując. Pani Dorota, moja Betania, piękne produkty dla kobiet, można zamówić sobie przez internet z pięknymi cytatami, to są różne notesy, właśnie biżuteria, którą tutaj pani Dorota ma koronę, właśnie bo za każdym tym cytatem, za każdym tym produktem stoi tak naprawdę jakieś przesłanie, takie przesłanie pochodzące właśnie wprost z najważniejszego słowa, Słowa Bożego, więc tutaj te panie nasze są tutaj nieprzypadkowo. Pani Aleksandra, ja proponuję, bo mamy tą właśnie u kawiarza kawę dokładaną do książki, ale bardzo polecam, jak chce się właśnie rano wstać i otworzyć te oczy, to taka kawa niewątpliwie tutaj jest pomocna. Pani Małgorzata, oczywiście można spotkać, tak jak pani powiedziała, w wielu miastach, zaangażować się właśnie w spotkania. Zapraszam też na Facebooku, tak. Na Boski Biznes, na poniedziałkowy rozruch. Ja też mam, widzicie, biżuterię taką, z którą... Właściwą, tak, po nowemu noszenie różańca. Ja mówię, to jest do tańca i do różańca. Przepiękna biżuteria z koleżanką, która mówi o madlana, którą nosimy i służy do tańca i do pokazania i do dawania świadectwa, czy mamy przepiękne bransoletki z ukrytym przesłaniem, jestem boska, z różańcem pełnym. No i te spotkania tak służą jakby nie tylko, że już jutro rozkręcę biznes, ale po prostu może będę właśnie bardziej pewna siebie, tak? Nabiorę tej wiary w siebie. Tak, zaczynają, tak, albo szukają tylko tak pomysłu. Ja też zachęcam do robienia testów psychometrycznych, odkrywania talentów od Pana tak Boga, a potem to wszystko tak rozkwitnie, jak pięknie siostry mówiły. Tak. Dominika Chorosińska właśnie będzie nasz człowiek w Europarlamencie, więc bardzo też zachęcam, kto może, żeby po prostu wspierać Dominikę, bo uważam, że ten głos, który idzie za Dominiką, czyli głos właśnie taki o rodzinie, o kobietach, o tym, rozmawiałyśmy też z Dominiką o tym, że właśnie zaniedbana też jest młodzież, bo się jakby mówi o edukacji nie w tę stronę, w którą trzeba, więc tutaj bardzo liczymy na taki głos mądrej kobiety w Europarlamencie, która nas może będzie reprezentowała. I Ania Skurzyńska, która właśnie jest producentką, właścicielką firmy i pomysłodawczynią na piękne Szumisie. Jeśli macie panie w rodzinie, czy panowie dzieci, także polecamy też Szumisie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję paniom za tą miłą rozmowę i do zobaczenia.